Tak jak w poprzednich edycjach, oceniano zarządzanie, opiekę medyczną i jakość. Mocną stroną jest przede wszystkim świadomość pracowników. Wypracowywana oczywiście przez wiele lat. To, że my cały czas kładziemy na to nacisk, że te informacje wracają do pracowników, dużo szkolimy. Myślę, że to jest najmocniejsza strona szpitala. Trwająca pandemia koronawirusa postawiła przed szpitalami w całej Polsce, jak również przed MCZ-em sporo nieznanych dotąd wyzwań. Przeszkodziła również w realizacji zaplanowanych inwestycji. Mimo tego Miedziowe Centrum Zdrowia utrzymuje się od wielu lat w czołówce szpitalnej Złotej Setki. Podobnie było w 2020 roku. Skończyliśmy go dobrze. Udało nam się w zeszłym roku oddać nową pracownię angiografii i nowy, jeszcze nieużywany dzisiaj, całkiem nowy oddział intensywnej terapii, który planowaliśmy 2 lata. Udało nam się mimo tej trudnej sytuacji. Mniejsze inwestycje przesunęliśmy na przyszły rok. Do rankingu jak zwykle weszło 100 najlepszych szpitali w Polsce, które uzyskały największą liczbę punktów.